Rinno Harato Shinobi Konohy, która zginęła tylko dlatego, że Madara miał takie widzimisię. Zapraszam na 10 ciekawostek o tej postaci. Rin może mieć różne znaczenia, na przykład dostojny, surowy lub zimny. I nazwisko oznacza pole. Anime po raz pierwszy widzimy ją już w 72 odcinku pierwszego Naruto, w retrospekcji trzeciego Hokage. Wtedy jeszcze nie wiemy, jak ważną postacią jest w świecie Naruto. Przyjaźń to jej ulubione słowo, co też pokazała całym swoim jestestwem. Najbardziej lubiła jeść truskawki, a najmniej tsukudani. Jej hobby było zbieranie muszelek. Pewnie uznacie to za mało ciekawe, ale zwróćcie uwagę, że jej bestia Isobu była jedną wielką muszlą. Rin jest pierwszą znaną Jinchuriki, która nie umarła z powodu wyciągnięcia z niej bestii, czy z powodu właśnie samej bestii. Nie wiadomo, czy miała kontrolę nad Isobu, czy chociażby jakiekolwiek możliwości związane z jej bestią. Jednak w grze Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 potrafi ona używać umiejętności związanej z samą bestią. Mimo bardzo młodego wieku posiadała dobre umiejętności medyczne. Możemy to zobaczyć chociażby w anime, jak niejednokrotnie leczyła Obito, czy przeszczepiła jego oko dla Kakashiego. Miała bardzo silną wolę. Gdy została przesłuchiwana w Genjutsu, to nic nie wyjawiła Shinobi z Kirigakure. Była też bardzo wierna swojej wiosce, woląc umrzeć niż ją narażać. Nikt nie wie, co się stało z ciałem Rin po jej śmierci. Możliwe, że Obito ją pochował lub też ją tam zostawił. Jak myślicie, co mogło się stać? To już na tyle w tych ciekawostkach. Mam nadzieję, że warto było czekać. Proponujcie w komentarzach kolejne postacie, a zobaczymy, co da się zrobić. Trzymajcie się, na razie, cześć!